Patrzcie, kto tutaj do mnie przyjechał. Mamy. To dotarliśmy, ja też dotarliśmy. Najważniejszy tutaj. Mamy kombajn do wymycia. Kombajn będzie myty z profesjonalną firmą. O, tutaj kto by nie znał, to Cyperin. Chłopaki znają się na robocie, nie? Bardzo myślę, możecie kojarzyć nas z naszych fajnych zabaw na targach, bo... Tak, bywam na targach, jakbyście byli, spadajcie, pogadamy. Zawsze mamy dobre jakieś ciastko, także... Kto ogląda story, to wie, że my zawsze w Hyperinie kończymy zabawy na targach. Także grubo jest, chłopaki są niemożliwi. Robimy. No i tak, żółtek już jest myty tutaj po kawałku. Te wózki takie mamy, no. Już po malutku z górki leci. No, tak Hyperin myje, że aż naklejki znowu złamy, nie? Także będziemy musieli się tym zająć, bo no nic nie poradzimy. Nie wiem, czy to by nie było lepiej pomalować zwykłą farbą, bo już się denerwuje, że ta naklejka drugi raz i to schodzi. Nie, no jest, to jest chyba największa wada, co mnie tutaj spotkało w tym kombajnie, że te naklejki schodzą. No a tu co? Mamy uwalony tak fantastycznie kombajnie, zobaczcie. Jest brudne na maksa. Wydmuchałem tylko, no tu akurat no dmuchanie nie wyszło, bo tutaj ściągłem dopiero osłonę, także to ja powybieram jeszcze, nie? Błoto, bo zakopałem się, no ale dobra, to sobie poradzimy z tym. Zobaczcie, Felgi po tych wyciąganiach, on 3 razy siedział w tym roku w bagnie i no jest trochę zabawy. W tamtym roku myłem, to wiem co to znaczy, nie? Ustawka tu wszystko jest porozbrajane. No i co? I trochę trzeba się pobawić. Zimno jest, ale dajemy radę. Rozgrzewamy się. No i jakoś to leci. Jak będziemy mieć to Hyperinem? Nie musimy używać koncentratu, bo koncentrat sobie to spokojnie rozmiękczy, ale używamy normalnego stężenia. Proponowane stężenie na to jest 10%. Lejemy za pomocą tej lancy bądź też opryskiwacza, tylko trzeba pamiętać 10%, z tego względu, że ta warstwa musi zostać rozpuszczona, spieczona. Więc Hyperin w pierwszym momencie, jeżeli nałożymy środek Hyperin, on do pewnie do milimetra, powyżej milimetra ściągnie nam tą warstwę. Natomiast trzeba pamiętać, że po usunięciu tego nalotu górnego na samej górze mogą jeszcze zostać takie niedociągnięcia jak tutaj. Pierwsza warstwa została usunięta. Teraz, jeżeli potraktujemy drugi raz Hyperinem, Hyperin zajmie się już tą drugą warstwą przylegającą do powierzchni maszyny czy urządzenia. I teraz jak będziemy zmywać sobie to wodą, spokojnie sobie z tym powinien poradzić. Powinniśmy uzyskać czerwony kolor. Czy uzyskamy? Zobaczymy, przekonamy się za chwilę. Ja chciałem to potwierdzić, bo ja znam Tomka i ja mówię, że jak on tak mówi, to jest prawda. Więc nie będę przedłużał tutaj swoją wypowiedzią. Tomek zrobi robotę i za chwilę zobaczycie. Niech się wykaże tutaj majster. Nic nie widać, brudne wszystko, ale to się zaraz zmieni, no. Chłopaki tutaj robią robotę. Chciałem zobaczyć, jak to z kabiny wygląda tutaj. Busik stoi elegancko, zaopatrzenie całe na pace. I walczymy z brudasem. No i co można zrobić tutaj? No jeżeli nie ma lakieru albo jest maszyna półmat lub mat, to po umyciu i wyschnięciu maszyny może pojawić się biały nalot. Nie świadczy on o uszkodzonym lakierze, czy dlatego, że został strawiony przez nasz środek. Tylko tyle, że nasz środek zawiera w sobie element nabłyszczenia, że po umyciu, jeżeli jest powierzchnia lakierowana, to nabłyszcza dodatkowo, czyli zabezpiecza nam powierzchnię. Jeżeli nie mamy lakieru, to w pory wchodzi nasz
No, powłoka ochronna. I w tym przypadku jest z wosku taki biały nalot. Żeby jego zlikwidować, ożywić kolor, to tutaj proponuję użyć Hyperin Bio Anticor. Po nałożeniu możemy go nałożyć, możemy go nakładać w różne sposoby, czyli za pomocą wałka do malowania, gąbki, ściereczki. Jeżeli są duże powierzchnie, duże połacie i chcemy pokryć na przykład cały kombajn, używamy do tego wtedy ropownicy. No niestety na zwykłym opryskiwaczu nie przejdzie przez dyszę ze względu na jego gęstość. Natomiast zobaczcie, ja nałożyłem do mycia naczyń. Widać nas. Widać nas, można tak, dosłownie. To jest rok 2009. Tak. I możemy się przyglądać. Przystawka, słuchajcie, jest 2009, kombajn jest 2021, nie? No to różnica jest. A my jesteśmy w 2002. I coraz młodsi. Jak pamiętam, to jest 2002 rok. Tak, tak, zgadza się. Ale nie, no błyszczy się fest. Jak komu co? No, jak komu? Bo... Jak twojemu pieskowi uszy! Wyberę now. No fajnie, fajnie. No tutaj z tej strony środek widać, że umyty. No fajnie już wygląda. Ale doprowadziłeś go grubo, no, zagruzowany konkretnie. Utopiony był nie raz, trzy razy w tym roku. Było. Koszenie było takie, że felgi to w wodzie były i szedł. No. Nie da się ukryć, że to widać. No widać, widać. To i tak już teraz trochę taki jest, na świeżo dopiero to wyglądało, nie? No, teraz troszkę wilgotno, to on tak już no, deszczyk spłukał, bo on był cały czarny, był dosłownie. Ale też, trochę... też tu po klapie widać. Że... Widać jeszcze jest to co... Fajny. To co Hyperin lubi najbardziej. Tak jest. Ale po to jest, żeby doprowadzić znowu tak do takiego, jest. Do takiego to stanu jest w środku. To jest po to, żeby robiło, Hyperin jest po to, żeby mył i żeby tak... Z powrotem doprowadził do stanu tak pierwotnego. Jest. Niemalże. No fajnie. Idziemy, bo tam na nas czeka coś. Tararara. Chłopaki, co to mamy tutaj za produkt? Paliwo rakietowe. Z waszej kukurydzy? Czy z konkurencji? Tak, z konkurencji. Wiadomo, że no. Z naszej. Przecież browar, wszystko. Tylko z dobrej kukurydzy może zrobić piwo. Tylko zobaczymy, czy... sprawdzimy to w przyszłym sezonie. Myślę, że warto, nie? Ocenimy, jak to będzie się sprawowało. To trzeba sprawdzić. A potem... I nie wierzyć na słowo. Finalny produkt też sprawdzimy, nie? No ja myślę. No ale jak to otworzyć? Nie. To się nie da otworzyć. Tym takim do konserw są takie. Czy nie? A masz takie duże kufle? Kufle bym znalazł. No. Kufle będą. A co to za kranik? A po co ten kranik jest? Cześć, sprawdźmy. Co to jest? O kurde, coś tak, wychodzi. Tak chyba do pyszka. O ja pierniczę, jakiś kranik. Konsumpcja kukurydzy idzie, nie? Tak się narobiło? To jest niesamowite. Niebywale. Jak to jest konstruowane? Przypadek? Nie sądzę. Dobra, ludziska, mamy kombajn wymyty elegancko. Ja sobie działam, robię co inne. No niestety nie nagraliśmy wam końcówki, efektu końcowego, no bo się zrobiło ciemno, jak wiadomo była impreza gruba, no to też się na to trochę przekłada, że wiecie. No się nie postaraliśmy z pokazaniem, ale no ważne, że jest kombajn umyty, jest posmarowany, schowany pod wiatę od razu, bo wiadomo to, żeby to popsychało i sobie odpoczywa, nie? A ja się cieszę bardzo, że chłopaki do mnie przyjechali, bo naprawdę fajnie było. To mycie przy tym, co chłopaki mnie odwiedzili, to było nic jeszcze, nie? Fajnie, no naprawdę, się cieszę, fest. I pozdrawiam wszystkich, którzy byli i nie byli, bo mogli być też na zabawie, ale było super. Także co, filmik myślę, że może niekompletny, ale no uważam, że mamy zamknięty i co. I trzymajcie się, na razie, cześć.